Cześć dziewczyny, tutaj Ema. Dzisiaj chcę Wam się pochwalić moją pizzą, którą dostałam od Moniki Koszkul. Umówiłyśmy się, że przyśle mi trochę, nakręci mi trochę maszynką i przyśle mi kilka wikrojników. No i dzisiaj w końcu przyszła moja paczucha. No i jeszcze przypinka tam ma być, nie? Rozcięłam sobie teraz tylko pudełko i resztę będziemy razem odpakowywać i patrzeć. No to zaczynamy. Wow, patrzcie jak fajnie wygląda. I najważniejszy przypinka. Super. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci, Moniko. Teraz od zawsze będzie tutaj. Czekajcie, zrobimy to inaczej. Sobie tu z boku położę. Tak. O. I pootwieramy. Na sam początku mamy bardzo ładną kartkę. Patrzcie, jak ładnie pokolorowany. Och, jaka ładna. Tu jest glossy akcent, na pewno. Pięknie sobie. Widzicie, jak się błyszczy? To jest na pewno glossy. I to jest kolorowane i wycinane. No, to, ta dziewczynka jest przyklejona. To nie jest stemplowane. I te kwiatki też, wszystko. Bo ty się nawycinałaś. I tutaj ładnie też. Zobaczcie sobie dokładnie. To są wszystko, to nie jest nastemplowane tutaj na tą kartę, tylko wszystko naklejane. Handmade by Monika Koszkul. Teraz przeczytam sobie. Wróżka Monika. Find joy in the little things. Na pewno mi się to motto, Monika mi życzyła, żeby mi to motto z kartki, żeby mi posłużyło. Na pewno. Dziękuję Ci. A to jest piękna kartka. Jest taka słoneczna. Taka fajna. Po prostu taka, aż się człowiek uśmiechnąć. Jak ją zobaczyłam, zaraz się uśmiechnęłam. Przepiękna. No i teraz patrzmy. O, jaki ładny spiracz. Stempelek też piękny. Sama zrobiła rozetki i kwiatuszki. Przepiękne. Ja z tych rozetek, to ja nie umiem ich robić. Mi nigdy nie wyjdą ładne. Bardzo ładne kwiatuszki, patrzcie dziewczyny. Też ręcznie robione. Bardzo ładne stopytki. Ale te malutkie są piękne. One są z resztek papieru, nie? Bardzo ładnie można wykorzystać. Bardzo ładne. Przepiękne. Śliczne. Takie sobie tu naokoło pokładamy. I bardzo ładne rozetki. Patrzcie, jak ładnie wykonane. I trzecie. O, to jest ładny kabochon. Dziękuję Ci bardzo. Tu też, żeby było widać jeszcze tą. Tak położymy. No, żeby było wszystko widać ładnie. Bardzo ładny ten spinacz. Lubię takie. Za torebeczkę też nie zapomnieć. Oha. Piękne pudełeczko. Ale ono jest drewniane. I jak się ciężko idzie. Ale tą przykrywkę robiłaś sama, nie? Ech. Trochę ciasno, ale idzie. Patrzcie, jakie skarby. Ale bardzo ładny pomysł na zapakowanie.
Jakie piękne. Nie, teraz muszę to wyciągać. Filcowe kwiatuszki. A to są moje kolory też. Śliczne, takie malutkie. A to jest z żywicy, z rezinu. Piękne. Motylki. Takie ładne, kolorowe. Serducha. Prześliczne. Piękne kapuszony. Ten jest, to jest taki, no. Z tej samej serii, tylko trochę inny kolor. Piękne są. Guziczki. Skąd ty je masz? One wyglądają na action. Bardzo ładne, takie kolorowe. Spójrzcie. Znowu motylki. Ja znam takie drewniane motylki, ale takich kolorowych nie. Czy sama je kolorowałaś? Jeszcze jeden. No możliwe, że sama je kolorowałaś. To też są guziki. Tu też guziczki drewniane. Tu jeszcze jeden. Dwa filcowe. Jeszcze jeden drewniany, taki guziczek, serducho, jeszcze jeden kaposzon i teraz najpiękniejsze rzeczy. Najpierw pomyślałam metal, potem pomyślałam złom, ale złom pozytywnie myśląc, nie? To są wszystko, co na dyndadełka się nadaje. O, popatrzcie, jakie piękne. Śliczne, takie malutkie. Jaki ładny parasolek z blink blink, z serduszkami. Piękny. Tu jeszcze są takie koraliki. Nożyczki. Kluczyk. Charmsy się nazywają. Wiecie, że to jest udowodnione, że jak człowiek sam mówi do kamery, to ma zanik słów i nie umie się wysłowić. Zapomina się wyrazów. To trzeba zawsze z kimś rozmawiać. Przepiękne rzeczy. Ach, Monika. Właściwie to miała być tylko przypinka i kilka wycinanek, nie? Ale to pudełko jest ładnie zrobiłaś. Bardzo ładnie jest to opakowanie. To jest super pomysł, żeby tak przechowywać. Widać? Widać. Tu. Tak zrobimy. Tu mi Monika jeszcze trochę tekturek przysłała. Przy okazji. Bardzo Ci dziękuję za to. Bardzo mi się przydadzą. Te tekturki z pracy. I tu mamy resztę. Wróżka Monika. To tak jakby tu aż na wycinanki. To nie wygląda. Wstążki? Haha! Wstążki, sznureczki. Ale ładne. Teraz na święta już. Popatrz, już całe kokardki mi ładnie porobiła. Ale są śliczne. To jest bardzo ładny sznurek też. Tak, taki pomarańczowy wychodzi. To jest przez moją lampę. Zobaczę, jak lampy skaszę. Będzie lepiej widać. No nie wiem. Ach, zaświecę. Prześliczne są. Sama je wiązałaś, nie? Muszę sobie później popatrzeć, jak je robiłaś. Bardzo ładnie. Tu. Żeby było wszystko widać. I bardzo ładny złoty sznureczek. Następna. A moje wróżki. Pytała się, czy chcę też wycinanki z Love Bone.
I mi nastemplowała i powycinała. Tu są jeszcze kwiatuszki. Takie dwa kwiatuchy. Patrzcie, jakie ładne. O, teraz mogę kolorować. Śliczne. I te wróżki właśnie z Lofon. Razem z kwiatuchami. Śliczne. I domek od wróżki, i domek. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze tulipana. A tu już mamy tulipana. Przepiękne. No chyba się kiedyś... Patrz, jaki ładny mały grzybek. Lofon jest bardzo fajna firma. Oni bardzo ładne mają te wykroniki, ale kosztują one też, nie? Się trzeba dwa razy zastanowić. No i teraz mi już nikt nie podskoczy, bo mam, jak dobra wróżka, mam różdżkę. Będę ją używać, Moniczko. Będę wróżyć i czarować. Bardzo ładnie. Bardzo Ci dziękuję. Tu mamy następną kopertkę. A, i tu mamy tagi. Wycinanki. O, jakie ładne. Wszystko z wróżkami. Śliczne. A jaki fajny misio. Panda. Z herbatką. Panda z herbatką. Serducho. On się tak ładnie świeci. Super. Ten słynny wykrojnik z AliExpress. O, patrz, jakie słodziutkie popaski. Taki fajny. Tak, w ten sposób spał mój starszy syn, jak go urodziłam. On nie chciał leżeć na plecach, od samego urodzenia leżał zawsze na brzuchu. I tak z pupą do góry leżał. Jak wyszłam na spacer z dzieckiem, jak ktoś chciał dziecko zobaczyć, patrzyli do wózka, a tam tylko pupcia wystawała. To jest mój starszy syn. No nie wiem, kiedy go sfotografowali, ale słodkie. No, jeszcze jeden misio. O, jaki ładny. Patrz, jak ci świeci. A tu teraz ładnie widać, jak się mieni. Widzicie to? Prześliczny. Skąd ty go wycięłaś? Z jakiego to jest papieru? On jest cudowny. To jest z jakiegoś arkusza na pewno wycięty. Czy ty sama robiłaś ten brokat? Śliczny. A to mi proszę, bardzo bym chciała, żebyś mi powiedziała. Tak samo to. Te wszystkie takie świecące rzeczy. Ty je sama robiłaś? Czy takie... I Capsule Collection. A! Memo, notesik. O, jaki fajny. Na notatki. Super. Dziękuję ci, Moniczko. Bardzo fajny, świetny. Tu nie można tak, żeby widać. No i teraz najważniejsze. Dwie bardzo ładne koperty, które Monika też sama robiła na pewno. No tą też robiła na pewno sama. Poznaje po zapięciu, nie? Widzicie? Tu i tu. Tutaj też. Wszystkie robiła sama. Bardzo ładne. No to teraz patrzymy. O! Moje wykrojniki. Teraz mogę ten album ślubny w końcu kończyć. Bardzo ładne. Te ażurkowe. Śliczne. Widzicie? Tak. I motylki. I takie motylki.
Słuchajcie, będę to tak kłaść. To są jeszcze te kwadratowe. Bardzo ładne. Te motylki są takie super. Takie śliczne. I tu patrzcie, te wyrożniki, te narożniki chciałam. O, ja już tu nie wiem, jak to zrobić. Patrzcie, jakie piękne. O, te narożniki mi chodziło. One są wszystkie takie same, czy mam? Tak, takie same. Jak je zobaczyłam u Natalki chyba. Natalce Monika wysłała. Tak mi się spodobały. Patrzcie, jakie piękne. Te ażurkowe są takie śliczne. Tu też motylki. Para młoda. Też mam parę młodą, ale trochę inną mam chyba. Muszę zobaczyć. I tutaj teraz. Jak to się nazywa? Tabliczka, nie? Tabliczka, tu można ładnie coś napisać. Nie tabliczka, jak to się nazywa? Napisać mi proszę. I tutaj są jeszcze takie duże. Tak. Duże. Są w całości. A tutaj jest ten środek wyciągnięty. Tylko jest ramka. No. Uciekło. Spadło mi pod stół. Bardzo ładne, śliczne. Później podniosę. Nie gniewaj się, Moniczka, ale teraz nie chcę mi się czołgać pod stół. Regał tutaj zaraz mam i naprawdę... Nie, nie będę się czołgać, nie mogę. I tu mam koczuski z tympelki. Nareszcie mam koczuski. Takie nie mam, mam tylko jedną koczuskę z parasolką. Tej nie mam. O, jakie one są śliczne. Ja się chyba skuszę na te wykrojniki. Ta jest z wykrojnika i do nich nie trzeba stempelków, nie? One mają swoją długość. Jest śliczna z tym misiem. To mam. To jest jedyna, jaką mam na książkach. I tutaj są te same, ale większe teraz. Ta jest też wykrojnik z tej. Z tego, co pamiętam. Cztery są. Śliczne. O, ta jest najładniejsza. A, żurnal. Żurnal. W tej filiżance jest śliczna. A ta ma piękne włosy. Haha. Na urodziny dla kobietki. O, to jest podróżne. Prześliczne. Ten stempelek już skończył. Bardzo ładny jest ten stempelek. Bardzo mi się podoba. Mi coś spadło. Żurnej. Prawy żurnal. Śliczne. O, dziękuję Ci bardzo, Moniczko. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. I bardzo Ci dziękuję. Nie szkodzi, że długo trwało. Jak to się mówi, to co długo trwa, to będzie lepsze. Prześliczne rzeczy. Ja się cieszę, że mi w ogóle coś przysłałaś. I po prostu, że mi właściwie zaczęło się od tych wykrojników. Miały być właściwie tylko te wykrojniki i przypinka do tego. Patrz, ile jeszcze ładnych rzeczy dostałam od Moniczki. Bardzo Ci dziękuję. To chyba będę pisała do Mikołaja, czy do Dziesiątka, że grzeczna byłaś w tym roku, może Ci coś ładnego przyniesie. Zobaczymy. Piękny, już taki świąteczny nastrój teraz się zrobił, że nie wiem. No to i za te tekturki też bardzo dziękuję, nie? Coś z nich zrobię i dostaniesz.
Dostaniesz trochę tekturek z powrotem. To ci obiecuję. No, to na razie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tobie, Moniczko, bardzo dziękuję za te przepiękne rzeczy. Za te, zwłaszcza za te własnoręcznie robione. Ta kartka jest taka przepiękna. Pójdzie też na moją wystawkę tam koło tego kalendarza adwentowego. Tam już wisi też kartka od Natalki, od Lady Anna i od Małgosi. Od obydwóch Małgoś. I teraz jeszcze Twoja dojdzie. Prześliczne. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze dla wszystkich, którzy nie zapamiętali. Piękna pizza od Moniki. Dziękuję bardzo. Ciao, ciao.